Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Ania i zapraszam na przegląd tego, co się dzieje na tym naszym świecie. A o co chodzi? Ano o to, że Szumowski jednak jest niewinny. Kobieta odebrała życie własnemu dziecku, no i zielono robi się tam, gdzie nie powinno. Zapraszam. No jak mówiłam, Szumowski niewinny. Kto inny stoi za aferą respiratorową? Myślicie, że to mu jakoś pomoże? Myślę, że nie. A praktyka zwalania winy na instytucje wjechała zbyt późno. Jak podaje Onet, agencja wywiadu miała stać za nieudanym zakupem 1241 respiratorów. Jak dotąd służby CBA i AW przerzucały się odpowiedzialnością za sprawdzenie firmy E&K. Firma E&K znajdowała się na liście rekomendowanych dostawców przekazanej przez agencję wywiadu spółką Skarbu Państwa. Ta szokująca informacja znajduje się w nieopublikowanym jeszcze raporcie NIK z kontroli w Ministerstwie Zdrowia, informuje Dziennik. Takie tłumaczenia miał podać były minister zdrowia Janusz Cieszyński. Jeśli ta wersja jest prawdziwa, będzie dowodem, że odpowiedzialność za aferę respiratorową ponosi polski wywiad. Dotąd służby CBA i AW przerzucały się odpowiedzialnością za sprawdzenie kontrahenta. CBA na wniosek Ministerstwa Zdrowia wydało 3 opinie: negatywną, negatywną z zastrzeżeniami i w końcu pozytywną. Z kolei agencja wywiadu od początku utrzymywała, że nie rekomendowała tej firmy. Słowa Cieszyńskiego, który odpowiadał w resorcie za zakupy, tym zapewnieniom wywiadu przeczą, podano. Wiosną 2020 roku Ministerstwo Zdrowia podpisało umowę ze spółką należącą, jak donosiły media, do handlarza bronią. Firma E&K, która miała dostarczyć 1241 respiratorów, nie wywiązała się jednak ze zobowiązań i dostarczyła zaledwie 200 sztuk. Mimo, że rząd wcześniej wypłacił jej 154 milionów złotych zaliczki. Cała umowa opiewała na 200 milionów. W związku z niedotrzymaniem terminu dostaw sprzętu, który miał trafić do Ministerstwa Zdrowia w kwietniu i maju ubiegłego roku, resort zdrowia odstąpił od umowy i otrzymał zwrot przedpłaconych pieniędzy w kwocie ponad 14 milionów euro. Na firmę nałożono też kary umowne w wysokości 10% wartości niezrealizowanego zamówienia za opóźnienie w dostawie w wysokości 0,2% wartości dostawy za każdy dzień zwłoki. Sprawę badała prokuratura. W końcu stycznia na stronach KPRM ukazało się oświadczenie w sprawie wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Oświadczam, że po zapoznaniu się ze sprawą zakupu respiratorów w kwietniu 2020 roku mogę stwierdzić, iż decyzja o skorzystaniu z firmy E&K została podjęta w oparciu o informacje przekazane przez służby specjalne, które nie dostrzegły przeciwwskazań do podjęcia takiej współpracy. To można było przeczytać właśnie w tym oświadczeniu. Wcześniej rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz zapewniał, że decyzja o podpisaniu z firmą E&K umowy na zakup respiratorów była racjonalna ze względu na panującą sytuację pandemiczną i braki sprzętu na całym świecie w związku z epidemią Maurycego. Dlaczego wspomniałam o zwalaniu winy na instytucje, a nie na konkretnego człowieka? Bo ta taktyka jest stosowana w Polsce od lat. Bez mrugnięcia okiem, bezczelnie wykorzystywana w każdym aspekcie. I nieważne, czy chodzi o dużą firmę, taki przykład: Biedronka oszukała klientów i wciska im hiszpańskie kalafiory, a mówią, że są polskie. I to jest przykład wymyślony przeze mnie, ale jakże realny. Jednak tak na poważnie za całą tą sytuacją stoi konkretny człowiek, odpowiedzialny, jakiś pan X albo pan Y, a nie Biedronka. Ale lepiej jest, żeby za to oberwało się całej Biedronce, to gniew się tak rozłoży po wszystkich, tak po troszeczku, a winnego i tak nie będzie. I to samo jest w gminach. Gmina popełniła błąd, musi oddać pieniądze, albo urząd skarbowy się pomylił i naliczył źle podatki. Urząd skarbowy odebrał majątek panu Kowalskiemu. Rozumiecie, o co mi chodzi? Nie ma winnego. Powinno być jasno napisane: urzędnik, urzędniczka ta i ta źle wykonała swoją pracę i dlatego pan XY stracił cały swój majątek. Bo przez to też tracimy takie zaufanie do tych instytucji. Kolejny przykład to ZUS. ZUS nie wypłacił emerytur. Gówna tam ZUS. Nie przykleją budżetu Morawiecki z rządem, to nie będzie emerytur. Kolejny. ZUS źle naliczył emeryturę. Nie ZUS, tylko jakaś pani ładna coś zjebała. Albo pan ładny. I to samo z respiratorami. Kto zatwierdził kupno respiratorów od handlarza bronią? Kto jest winny niedopatrzeń i podpisuje wszystko jak leci? Nie. Nie chodzi tym razem o Dudę. Minister zdrowia. Jednak ktoś w tej agencji
potwierdził, że ta firma jest rzetelna, więc osoba, która to przyklepała, że ta firma jest rzetelna, również powinna zostać pociągnięta osobiście do odpowiedzialności. Nie cała agencja. Ta jedna konkretna osoba. Może wtedy w końcu wzięliby się za robotę wszyscy w koło, jakby wiedzieli, że odpowiedzialność spoczywa na ich barkach, a nie można sobie tego zwalić na 350 innych osób. Uwaga, teraz coś, czego Ania nie lubi najbardziej, ale to jest coś takiego, nie lubię, ale muszę. Teraz kobieta, która dostała więcej współczucia w komentarzach na Facebooku niż rodziny z chorymi dziećmi, bez kitu. Tak było. A o co chodzi? Ana Onet podaje, że poznański sąd aresztował na 3 miesiące 26-letnią podejrzaną o zabójstwo swojej córki. We wtorek kobieta trzykrotnie ugodziła dziecko nożem kuchennym. 3-latka zmarła w szpitalu. W czasie przesłuchania matka przyznała, że chciała popełnić tak zwane rozszerzone samobójstwo. Rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej w Poznaniu, prokurator Łukasz Wawrzynek, przekazał PAP, że w środę sąd tymczasowo aresztował na 3 miesiące 26-letnią Magdalenę C., podejrzaną o zabójstwo 3-letniej córki, do którego doszło we wtorek w jednym z mieszkań na poznańskim Grunwaldzie. Prokurator Wawrzyniak poinformował wcześniej, że kobieta w czasie przesłuchania przyznała się do winy. Magdalena C. zadała córce co najmniej 3 ciosy kuchennym nożem w okolice serca. Wcześniej 26-latka próbowała dusić dziecko. Kobieta tłumaczyła śledczym, że chciała popełnić tak zwane rozszerzone samobójstwo, ale po zranieniu dziecka nie była w stanie targnąć się na swoje życie. Po zranieniu córki kobieta zadzwoniła do znajomego i poinformowała go o tym, co zrobiła. Policja została powiadomiona o zdarzeniu przed godziną 11. Ciężko ranna dziewczynka zmarła w czasie operacji w szpitalu Karola w Poznaniu. Jak przyznali lekarze, miała bardzo głęboką ranę kłutą serca. W czasie zatrzymania przez policję Magdalena C. była trzeźwa. Prokurator Wawrzyniak zaznaczył, że śledczy będą wnioskować o przeprowadzenie sądowo-psychiatrycznego badania poczytalności podejrzanej. Za zabójstwo 26-latce grozi kara pozbawienia wolności od 8 do 25 lat. Albo dożywocie. Kobieta złożyła obszerne wyjaśnienia, w których opowiedziała własną wersję wydarzeń. Twierdzi, że od wielu lat, od rozwodu rodziców, miała myśli samobójcze i skłonności do samookaleczania się. Do rozwodu jej rodziców doszło, gdy miała 8 lat. W domu przy ulicy Winklera mieszkała właśnie ze swoją matką i 3-letnią córką Zuzią. Policja nie miała wcześniej żadnych niepokojących sygnałów o tej rodzinie, wręcz z ust policjantów słychać opinie, że są to spokojni, wykształceni ludzie. Tymczasem we wtorek Magdalena C. zaatakowała swoją córkę. Bezpośrednią przyczyną miała być obawa o przyszłość dziecka, brak pieniędzy oraz poczucie wstydu Magdaleny C. przed własną matką, że jest bezrobotna i nie dokłada się do utrzymania. Poza tym miała obawiać się, co się stanie z jej córką, gdyby ona popełniła samobójstwo. I teraz robaczki, wyobraźcie sobie, co by było, jakby to był ojciec. Nie byłoby tyle żalu i miłości w komentarzach. A wystarczy, że sobie na Facebooku wyszukacie artykuł o tej kobiecie, luknijcie w komentarze, bo już nie chcę mi się ich nawet cytować tutaj, i zobaczcie, co tam się dzieje. Jeżeli ojciec by zadźgał, to maleństwo, ludzie chcieliby go rozszarpać i oczywiście ja jestem pierwsza do obrony osób cierpiących na depresję, PTSD, CPTSD i tak dalej. Znam wielu takich ludzi, ale żaden z nich nikogo nie zamordował. Jeśli miała dość, mogła zacząć samobójstwo od siebie. Wiem, że to straszne, ale jeśli nie potrafiła znaleźć psychologa w internecie, zgłosić się o pomoc, to stwierdziła, że sobie zabije dziecko. Mało tego, planowała to kilka dni wcześniej. Czyli wiedziała, co zrobi i jakie będą skutki i konsekwencje. Jak dla mnie dożywocie bezwzględne powinna dostać i pilnować ją, żeby się przypadkiem nie zabiła. Teraz niech z tym żyje sobie. Nie? Jednak jest zawsze druga strona medalu. Pamiętacie, jak mówiłam, że powinien być taki ułatwiony dostęp do psychologów, do terapeutów. Nie są to rzeczy nierealne do osiągnięcia, ale jak ktoś chory, to często o tym nie wie, nie dopuszcza do siebie takiej myśli, więc profilaktyczne badania powinny być nagłaśniane. Pamiętacie kampanie reklamowe odnośnie HIV i AIDS? Kiedyś takie bardzo popularne. Ja pamiętam te kampanie tak z lat 2000. Były ulotki w szkołach, plakaty na ulicach, darmowe badania, a na depresji cierpi więcej Polaków chyba niż na HIV. Mówimy o ludziach zdiagnozowanych, a zostają jeszcze ci, którzy pomagają sobie alkoholem,
nazywamy ich alkoholikami, a przyczyny picia i tak nikt nie zwalcza, i ludzi, którzy z jakiegoś powodu zdecydowali się brnąć w dół. Także ja czekam na ogólnopolską kampanię, aby każdy profilaktycznie korzystał z pomocy fachowców. No, epoka lodowcowa już tuż. I o ile roztopione lodowce nie zaleją jakiejś większej części Polski, spowodują tylko tyle, że Warszawa będzie z dostępem do morza, to już wykluwające się wirusy z lodu nie brzmią dobrze. Już widzę, jak minister zdrowia zaciera ręce. A co się takiego dzieje? Na Spider's Web można znaleźć, że naukowcy zauważają, że wraz z pojawieniem się roślin na obszarach arktycznych, dotychczas ich pozbawionych oczywiście, wydłuża się okres między zamknięciem śniegu a jego powrotem. Co więcej, zimą roślinność krzewy, mniejsze czy większe, przechwytują śnieg i chronią glebę przed ujemnymi temperaturami i mroźnym wiatrem. Skryta pod śniegiem ziemia nie ma wtedy okazji, aby porządnie zmarznąć. Z tego też powodu wieczna zmarzlina stopniowo odmraża, a to już stanowi poważny problem. Nawet 1/3 węgla na ziemi znajduje się w glebie. Jeżeli wieczna zmarzlina zacznie rozmrażać, to zacznie uwalniać olbrzymie ilości gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla i metan do atmosfery. To z kolei tylko przyspieszy niekorzystne zmiany klimatyczne, z którymi i bez tego mamy problem. Powstaje tutaj jednak pytanie, czy większa ilość roślinności nie będzie w stanie zmienić tego uwalniającego się tlenku węgla w tlen. Aktualnie badacze starają się odpowiedzieć na te pytania. Z jednej strony monitorując cały rejon Arktyki za pomocą satelitów, ale także dużo bardziej szczegółowo monitorując niewielkie jego fragmenty za pomocą dronów obserwujących teren w zakresie widzialnym i podczerwonym. Także jeśli przeszkadzają im rośliny, to mogą je polać Roundupem czy innym zdrowym i bezpiecznym dla ludzi środkiem chemicznym. Nie, no żartuję. Klimat się zmienia, nam każą pić z obrzydliwej papierowej słomki, no nie oszukujmy się. Jak się rozmoknie, to cały napój daje tekturą. A wielkie korporacje za nic mają sobie ekologię, nie stosują odpowiednich filtrów, składują chemikalia, później wylewają je do morza, ale to moje nieposegregowane plastiki i szkła zabijają delfiny. Ludzie segregują śmieci, żeby można było na sortowni zwolnić kilku ludzi i zaoszczędzić. Najgorzej według mnie mają ludzie na wsiach. Na wsiach tych, które znam ja. Może w innej części Polski mają jakieś luksusy i rarytasy, ale to, te wsie, które ja znam, to mają ciężko z tymi śmieciami. Bo my w mieście, jak nie posegregujemy, to jeszcze tam nikt nie widzi. Nie? W nocy się śmieci wyniesie, sąsiadowi na podwórko, gdzieś innemu. Jakoś się da przeżyć. Ale na wsi już tak nie ma. Bo tam ten system sprawia, że sama bym wszystko chyba w piecu paliła. Worki specjalne kupione od tych, co śmieci zabierają. Kilka worków 5 zł. I to nie 20 worków, tam jest chyba 4 worki. W innych workach nie przyjmą. Dostaje się jeden mały kubełek taki. Śmieci wywożą raz na długi czas, nie pamiętam czy co 2 tygodnie, wiem, że to zależy od wsi. Także człowiek zbiera wszystkie fanty, bo musi mieć gdzie te śmieci odkładać. A sami wiecie, jak teraz pakowane są te produkty. Nawet pakują po kilka jabłek w plastik, pakowane pomidory w plastik. Jak rozpakujesz wszystko do przygotowania obiadu, to masz cały wór śmieci. Trochę tak zabierają się za tę ekologię od dupy strony i nam Arktyka rozmraża. No nic, żegnam się robaczki, widzimy się jutro o 19:00, jak zawsze. Pamiętajcie o łapce, subiku, słoniu na złotym łańcuchu i że 30 sekund reklamy ratuje życie jednego jednorożka. A tajemne słowo na dziś to respirator. Każdy respirator otrzyma serducho. Buziam.